Wolniej. Remista, nie robisz się młodszy. Musisz podzielić się wiedzą. Musi to płynąć łosoś na tarło. A ja zrobię, co zechcę. Daj mi spokój. Wiedźminie. Owoc bluszczy. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Miły jesteś. Nie, nie jestem i nie zamierzam być. Zostałem druidem, żeby nie zadawać się z ludźmi. Nie uśmiechać się, jak nie mam ochoty. Nie udawać, że komuś współczuję, kiedy jego kłopoty obchodzą mnie tyle, co brzozowe szyszki. Więc mówię wprost, bez ogródek. Zejdź mi z oczu, bo może się zdarzyć, że coś ci je wydłubię. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok. Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Mogę ci jakoś przekonać? Bogowie, natrętny jesteś jak gies przed burzą. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie 3 sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzyj się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandarę. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Kwiat kurzy śladu. Przecież on nie ma żadnych właściwości alchemicznych, poza... Hola, hola, nie uczę za dzieci robić! Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskogen. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalął się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Spirytus? Po co ci spirytus? Jak zapewne wiesz, potencjalny uczniu, alkohol jest bazą do ważenia eliksirów. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. Ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Ten Frithjof, co to za jeden? Weder Makar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Weder Makar to druid, który potrafi wpływać na pogodę. Przerwać sztorm. Wywołać gradobicie. Sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę. Zwracaj się do niego z szacunkiem. Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję. Czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź.
Raz, raz, niech się rozmyślę. Tylko szorstkie. Zła wróżba. Będzie suchy rok. Dobrze chociaż, że korników nie słychać. Późno coś kwitnie. I pszczoły. Bo mrozy były ostre. Na spikę rok 1/3 barci nie dotrwała do roztopów. Niech topór twój nigdy nie pęknie. Jak tylko zacznę, macie wejść do chat, zatrzasnąć okna i zaryglować drzwi. Nie podoba mi się to. Nie powinieneś sam za nas karku nadstawiać. Ale będzie jak każesz. Ty jesteś Frithjof? Zgadza się. A ciebie wiedźminie jak wołają? Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, mutant. A czasem nawet po imieniu. Geralt z Rivii. Człowiek z dystansem do siebie. To lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivii? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka? No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj, a może ty mi pomożesz? Niby jak. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. Ofiary ze zwierząt? Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. Kura! Swarm! Vatnahala! Zaczyna się. Lota Himmel! Lota Mylla! Braka Och Blixar! Dużo ich. Lota Himmel, Lota Mylla. Burza psia krew.
No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońca. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie, bo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle nekkerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. Naprzód! Na liściach są jeszcze pyłki. Ktoś zerwał kwiat niedawno. A, kolejny poszukiwacz kurzy śladu. Kolejny? Nie zliczę młodych druidów, których gremista posłał w ten las. Wychodzą potem wyczerpani do cna o pustym spojrzeniu, bez kwiatu. I nigdy nie mówią, co się z nimi działo.
Prosiłem gremistę, żeby zaprzestał tych prób, a on tylko się śmiał. No, ale żarty się skończyły. Jeden z naszych nowicjuszy, Ramund, nie wraca. Przyszedłem, żeby go znaleźć. Żywego bądź martwego. Chyba wiem, co ich tak wymęczyło. Widzisz, w tym lesie mieszka sukub. Sukub? Gremista musiał zdawać sobie z tego sprawę, a i tak ich tu przysyłał. Ryzykował życie nowicjuszy dla szczeniackiego żartu. Coś mi się wydaje, że nie mieli do niego pretensji. Ty szukasz druida, ja kwiatu. Mamy po drodze. Jak chcesz, możemy pójść dalej razem. No czemu nie? Może mi się przydać pomoc kogoś, kto zna się na tropieniu. Prowadź. Się oddalić. Idziemy w złą stronę! Nie będę za tobą biegał po całym Skellige. Wracam tam, gdzie zaczynają się ślady. To jak? Pomożesz mi znaleźć Ramunda? Pewnie. Chodźmy. Przestań! Błagam! Proszę! Przestań! Nie! Proszę! Przestań, to łaskocze! Jak ja cię zaraz wytarmoszę, ty koźlico wredna! Zostaw go, przeklęty sukubie! Ramund, odsuń się od niej! Spokojnie! Nie dzieje mi się żadna krzywda, ja tu sam! Nie wiesz, co mówisz! Rzuciła na ciebie urok! Bzdura! Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli. Tylko Ramund był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać.
Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Zabiję cię tu i teraz! Wiedźminie, byłeś tu wcześniej. Widziałeś, że Ramundowi nie dzieje się żadna krzywda. Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie ma nieszkodliwych potworów, tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. Odradzam, stanowczo odradzam. Wrócę tu jeszcze, z kimś, kto nie nosi miecza dla ozdoby. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czeka cię zawód. Nie robię tego z wiedźminami. A czemu, jeśli można wiedzieć? Nie lubisz, jak facet ma blizny? Nie lubię, jak facet śmierdzi krwią, a od was zawsze ją czuć. Krew biesów, czartów, moich braci. Zdarza się, prawda, ale w przeciwieństwie do ciebie, biesy i czarty... Nie mają pełnych piersi, pięknego lica, wiem. Dlatego tak łatwo przychodzi wam je zabijać. To trochę bardziej skomplikowane, ale mniejsza z tym. Nie znaczy nie, rozumiem. Możesz odwdzięczyć się inaczej. Szukam kwiatu kurzy śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki, tylko już same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Mężczyźni. Po co ci te wszystkie kwiaty? Wściwski jesteś, co? Zaraz zobaczysz. Ładnie, prawda? Dzwonki, fiołki, kaczeńce, kurzy ślady. Jeszcze muszę zerwać szarotki. Weź sobie jeden, ale nie więcej. Naprawdę się napracowałam, żeby ta pieczara jakoś wyglądała. Niech ci Freja sprzyja.
Przepisy gorzelnicze. Pergamin jest wyblakły, ale czytelny. Jedzie mu spiska jak gorzelnie. Skoro cyklop nie będzie mi więcej przeszkadzał, mogę się spokojnie rozejrzeć. Tu pewnie trzeba włożyć zacier. Zrobione. Teraz trzeba ten zacier zagotować. Już chyba wystarczy, pora to schłodzić. Okazuje się, że niezły ze mnie gorzelnik. Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Frithjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. Jak sobie życzysz, mistrzu? Jeszcze będą z siebie ludzie, Wiedźminie. No, a teraz sio, na dwór! Oho, dajesz się bucha, ale towar. Najlepszych z Morskoger, a szpirycik z Gradowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliksirami. I transmutacji. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Geralt! Mówiłem ci, przeszasz tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu srengu.
Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No dobrze, Geralt. Nalej sobie. I zaczynamy nauki. Nauka przy butelce. To lubię. Ach, ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj, siadaj. Zacznijmy od przyswajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Aj, ty łatwiej opanujesz moje szakretne metody. Zobacz, bierzesz eliksir? Ilu? A mówią, że starość nie radość. Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? Masz coś na sprzedaż? Mam, ale drogo. Bywaj. Wolałbym żegnaj. Ależ wieje.